80 wakatów czeka na chętnych, którzy chcieliby zostać celnikami. Startować może każdy. Wystarczy przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe. W przypadku oczywiście osób, które ukończyły szkołę, no takiego doświadczenia nie będzie i takich dokumentów nie będzie. Do tego należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi zdolność do wykonywania takiej pracy. Warto zaznaczyć, że ta do prostych nie należy. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej pracują na przykład na lotniskach, gdzie dbają o to, by do kraju nie były wwożone nielegalne towary, jak na przykład choćby narkotyki. Już na wstępie od kandydatów wymaga się posiadania choć minimalnej wiedzy o przyszłym zawodzie. Każdy może sobie poradzić, jedynie co potrzebuje to dobrej przygotowania się, ponieważ no musi mieć jakąkolwiek wiedzę z administracji, no z tego jak nasze państwo w ogóle funkcjonuje, no i też jak wygląda w ogóle praca w kasie, bo tam są takie już takie pytania, powiedzmy wewnętrzne, jak wygląda ta praca, to trzeba się z tym zapoznać. Do tego testy sprawnościowe, rozmowa kwalifikacyjna i testy psychologiczne. Sama rekrutacja jest dość długa, bo trwa około roku. Podstawowe wynagrodzenie początkującego celnika to 3981 zł brutto. Później dochodzi do tego jeszcze dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 do 25%, a także inne dodatki. Po 15 latach pracy funkcjonariusze zyskują dodatkowy urlop, a po 25 latach mają możliwość przejścia na emeryturę. Thank you.